Przyjaźń? Dla mnie przyjaciel to osoba, którą znam od lat, z którą wiele przeżyłem. Nieważne, co zrobiłem, on nie będzie mnie osądzał, tylko będzie mnie wspierał i przede wszystkim będzie mi pomagał. Jeżeli kimś możesz polegać, jeżeli ktoś właśnie jest przy tobie w gorszych, w lepszych momentach, no to można powiedzieć, że jest przyjacielem, bo jeżeli będzie na przykład, żeby ci poklepać po plecach, jak jest super, a jak jest słabo, to już wiesz, gdzieś tam znika, to żaden przyjaciel wtedy nie. Poznaliśmy się w liceum w Andersie na Kot Wiktorskiej. Robert grał w piłkę, my graliśmy w kosza. Zdjęcie ze studziówki musielibyście zobaczyć, to zobaczylibyście garnitur w rozmiarze XXL. Łososioła koszula. Ta malutka główka, bobek. Był cichy, skryty, zamknięty trochę w sobie, tak trochę z boku. Dopiero jakby mógł się wyluzować, powiedzmy, jak już byliśmy jakby w swoim gronie. To się zresztą do teraz nie zmieniło. Poza tym, że chudziutki, nie wyróżniał się niczym na tle innych zawodników. Powiedzmy, nawet można było powiedzieć, że był takim popychadłem trochę, więc był przepychany z miejsca na miejsce. No, ale miał charakterek, nie? Że... Więc to odpadał na bok, za chwilę wstawał, leciał dalej znowu i z powrotem, do skutku. No dalej wszyscy się przyjaźnimy, mamy tą swoją paczkę, a jednocześnie współpracujemy ze sobą, gdzie cały czas właśnie wycieczki Warszawa, Monachium, czy każde inne miejsce na świecie, gdzie lewy rozgrywa jakiś mecz. To, że się nie zmienił też jeszcze, to jest też fajne, bo jest dokładnie taki sam jak te 10-15 lat temu, tylko że trochę w innym miejscu. No, teraz jest na językach całego świata, już nie tylko naszym wspólnym gronie. Tylko wszyscy o nim mówią, a no dalej jest taki, jaki był. Tym samym Bobkiem, tym samym lewym, którym był w liceum. To jest dalej Robertem Lewandowskim. No. On sam w sobie, można powiedzieć, był taką radą, że jest motywatorem właśnie do tego, że widzisz, że można, prawda? Że jak chcesz, to możesz do czegoś dążyć. Żadnych rad tutaj akurat nie trzeba udzielać. Kiedyś na podwórku biegały dzieciaki, to miałeś każdy koszulkę, nie wiem, Ronaldo, Romario, prawda, czy jakiś tam, nie wiem, Klinsmann. To były takie nazwiska. Dzisiaj obecnie dzięki Robertowi na podwórku mamy koszulki i goście już strzelają, to ja będę teraz jak lewy, prawda? Więc on jest takim jakby motywatorem też dla tych dzieci, no, że warto dążyć do spełnienia marzeń, że warto iść w kierunku, który sobie wyznaczyłeś, że wszystko jest do zrealizowania. I tak naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych. Jak sobie wyznaczysz jakiś cel, to tylko od ciebie zależy, czy go osiągniesz, ewentualnie kiedy go osiągniesz. To wszystko jest w nas tak naprawdę, nie?